bezpłatne usługi projektowe. Skorzystaj z profesjonalnej porady. Castorama Nysa zaprasza. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że spółka ARN nie udostępniła informacji publicznej dotyczącej umowy żony ministra Bartosza Marczuka na przedszkole TEDi, które miało powstać w inkubatorze przedsiębiorczości. Jak wytłumaczył prezes Wyczałkowski, to nieporozumienie. Umowa między Agencją Rozwoju Nysy a panią Marczuk jest u nas, jest dostępna. Zresztą pan Hankus, który o nią prosił, już widzę, dzisiaj ją umieścił na Facebooku. Nie wiem, czy mógł, ale to jest jego sprawa. Natomiast otrzymał ją, ma tylko do tej pory pan Hankus pytał między gminą a panią Marczuk, a takiej umowy po prostu my nie mieliśmy. Ja nawet nie wiem, czy taka w ogóle jest, ale chyba raczej z tego, co ja wiem, to nie. Prezes Wyczałkowski informuje, że doszło do nieporozumienia, ponieważ pytanie skierowane do agencji było nieprecyzyjne. Umowa jest u nas, pan Hankus kilkukrotnie się do nas zwracał o taką umowę między gminą a panią Marczuk. No i już jak już doszedł do tego, że to nie jest między gminą, a między agencją, to 6 sierpnia, czyli w niedzielę, napisał do nas ponownie wniosek o tą umowę. 7, czyli na drugi dzień w poniedziałek, przesłaliśmy mu o godzinie 13:01. Tomasz Hankus w rozmowie telefonicznej poinformował nas, że nawet jeśli pytanie nie było do końca precyzyjne, to zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ udzielający informacji, czyli w tym wypadku Agencja Rozwoju Nysy, miała obowiązek przeprowadzić postępowanie zgodnie z paragrafem 8 kodeksu, czyli w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Stąd Tomasz Hankus podkreśla, że drobne przeoczenia lub brak doprecyzowania pytania w sprawach tak oczywistych jak ta nie powinny wpływać na odmowę udzielenia informacji lub odpowiedź wprowadzającą w błąd obywatela. Bezpłatne usługi projektowe. Skorzystaj z profesjonalnej porady. Castorama Nysa zaprasza.